dobry wieczór Państwu. Właśnie jesteśmy po finisarzu pięknej wystawy fotograficznej, którą miałam zaszczyt zrealizować wraz z uczniami szkoły mechanik z klasy 4 FA. W związku z tym, że zaczęłam uczyć w szkole, uznałam, że cudownie będzie, aby uczniowie jednak zrobili tą wystawę, ponieważ tak naprawdę ten problem dotyczy też ich. Chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę jest bardzo wiele wcieleń depresji, czy zaburzenie odżywiania, czy nauka w szkole, czy to, że mamy na sobie maski, które później zdejmujemy i zakładamy, że jest to bardzo ciężkie dla wielu osób. Chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy sami z tym problemem, że da się pomóc. I myślę, że rodzice powinni też przyjrzeć się swoim dzieciom na to, jak się zachowują, czy zamykają się w pokojach, czy nie chcą rozmawiać, czy nie wiem, siedzą samemu po prostu zamknięci w sobie. I podstawą jest rozmowa. Myślę, że powinniśmy zacząć rozmawiać, bo tak możemy wyjść z tego. Tak jak jedna z prac pokazuje nam, że zdejmujemy w końcu tą maskę. To symbolizuje tą rozmowę i tą pomoc, którą dostaniemy od innych. Fotografie są wykonane przez cudownych młodych ludzi, którzy podjęli się bardzo trudnego tematu depresji. Od półtora roku działa strefa świadomych emocji. To te żółte parasolki, które czasem Państwo widzicie na wydarzeniach miasta. Rzeczywiście staramy się poprzez te strefy przy okazji różnych wydarzeń w mieście zaprosić psychologów, psychoterapeutów, dogoterapeutów. I tam ci właśnie specjaliści mogą porozmawiać z rodzicami, z dziećmi, z opiekunami dzieci, bo głównie ta strefa skierowana jest dla dzieci, ale oczywiście nie tylko. Wszystko zaczęło się od pandemii, teraz trwa wojna. To jest trudny czas dla nas wszystkich, dla dzieci szczególnie. Więc mam nadzieję, że i strefa świadomych emocji, ale i wszystkie inne działania, które będą zmierzały do tego, żeby pomóc małym dzieciom, starszym dzieciom, ale również dorosłym w depresji, w lękach, jest dla nas bardzo ważne. To jest działanie, jedno z działań priorytetowych w mieście.